bardzo szybko zauważyłem, że najlepsze wyniki sprzedażowe są ze Stanów Zjednoczonych w Polsce. Szukamy gdzieś tam ewentualnie tego produktu 5 zł taniej, gdzieś indziej o złotówkę taniej i możemy dochodzić do wyników typu 100 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy dolarów. Całkiem szybko i całkiem łatwo. Model biznesowy, gdzie możemy wejść i po miesiącu czasu zarabiać miliony. Gdzieś tam pierwsza sprzedaż, to już wybieramy kolor naszego Lamborghini, prawda? Przede wszystkim powinien mieć efekt wow, taki być w jakiś sposób unikalny, ponieważ my zazwyczaj właśnie będziemy chcieli korzystać na takim psychologicznym aspekcie, czyli impulse buying, impulsywne zakupy. Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce, prowadzisz sklep internetowy, testuj Baselinker przez 30 dni. Finansowo Biznes, platforma crowdfundingowa oferująca pożyczki społecznościowe dla firm. Linki i zniżki w opisie. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżuch, a to jest program Biznes od początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce. Rozmawiamy o tym, jak zaczynali, jak swoje firmy rozwinęli. Dzisiaj naszym gościem jest Dawid Jakubowski. Cześć Dawid. Cześć, witaj. Zajmujesz się dropshippingiem w Stanach Zjednoczonych. Mam tutaj kilka liczb, które Ciebie opisują. Ponad 2,5 miliona złotych wydane na marketing, ponad 7 milionów sprzedaży na dwóch sklepach. W najlepszym miesiącu zysk wyniósł 180 tysięcy złotych. Od zera do miliona złotych sprzedaży na nowym sklepie zrobiłeś w 80 dni, z czego zysk wyniósł około 287 tysięcy złotych. To daje jakieś 90 tysięcy złotych zysku miesięcznie. Tak jest, zgadza się wszystko. Zgadza się. Oczywiście są to wartości przewalutowane z dolarów na złotówki po kursie z tamtego okresu. Z dolarów, dobra. Masz też swój kurs dropshippingu, w którym bierze udział już ponad 300 osób. Porozmawiamy dzisiaj o dropshippingu w Stanach Zjednoczonych. Powiedz mi w ogóle, dlaczego Stany Zjednoczone? Skąd taki pomysł? Stany Zjednoczone zaczęły się od tego, że po prostu w momencie, kiedy zacząłem robić dropshipping parę lat temu, było tak zwane e-pakiet, które były wysyłki robione do różnych krajów. I tam były między innymi właśnie Stany Zjednoczone, była Kanada, Australia, Wielka Brytania oraz między innymi też Polska. Ja jakby idąc tym takim klasycznym dropshippingiem wtedy, zaczynałem właśnie wysyłać te wszystkie produkty do różnych krajów. I bardzo szybko zauważyłem, że najlepsze wyniki sprzedażowe są ze Stanów Zjednoczonych pod względem zwrotu z inwestycji, pod względem gdzieś tam właśnie tych zamówień, jakby najłatwiej było obsługiwać tych klientów ze Stanów Zjednoczonych. Więc w tym momencie po prostu stwierdziłem, że najlepiej skupić się na tym rynku i jakby wejść w 100% na Stany Zjednoczone. No i oczywiście tutaj też mamy pod uwagę to, że w Stanach Zjednoczonych jest znacznie więcej ludzi niż w Polsce. W takich Ameryce mamy 300 milionów ludzi, gdzie w Polsce jest tylko 38 milionów, no teraz może w ostatnich sytuacjach może około 40 milionów. Także mamy tutaj znacznie więcej potencjalnych klientów na naszym sklepie internetowym. Mamy też jakby możliwość tego skalowania sklepu znacznie, znacznie większą. Możemy dochodzić do wyników typu 100 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy dolarów całkiem szybko i całkiem łatwo, gdzie na przykład wynik typu 500 tysięcy złotych w Polsce, no to już jest wynik dla takiego dużego e-commerce'u. Raczej takie małe osoby, które dopiero zaczynają, ciężko będą miały, żeby dojść do takiego poziomu. Kolejna sprawa, dlaczego Stany Zjednoczone, to jest mentalność tam osób, które tam są. Przede wszystkim jakby w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych e-commerce jest już od dawna taką codziennością. Tam ludzie skupują przez internet jeszcze tam, jak u nas w ogóle nie było Allegro, nie było u nas w ogóle tej takiej sprzedaży internetowej tak popularnej, to tam już ludzie kupowali, przez co są bardziej do tego przyzwyczajeni, chętnie to kupują te produkty, gdzie no osoby, które na przykład sprzedają w Polsce, bardzo często narzekają na to, że klienci nie chcą zamawiać na przykład przez internet bez płatności za pobraniem, gdzie raczej ja na przykład na swoich sklepach nigdy nie miałem płatności za pobraniem, zawsze jest to płatność od razu kartą czy PayPalem. Też dużo osób na przykład w Polsce dosyć ciężko podchodzi do tematu jakiejś tam ewentualnej dłuższej wysyłki. Jeśli na przykład paczka idzie tydzień czasu czy dwa tygodnie, no to polski klient już będzie do nas wydzwaniał, wyzywał policję i tak dalej, żeby po prostu gdzieś tam poczuje się też oszukany, tak, że na przykład nie ma tej paczki przez tydzień czasu, no to prawdopodobnie ktoś mnie oszukał na internecie. W Stanach Zjednoczonych raczej takie sytuacje nie występują. Jeśli na przykład po dwóch tygodniach klient nie dostanie takiej paczki, no to wtedy na przykład pisze wiadomość, przepraszam, gdzieś tutaj jest mój numer zamówienia, nie dostałem jeszcze tej paczki i jakby co się z nim dzieje. No i my wtedy możemy sprawdzić numer śledzenia, kiedy ona dotrze do klienta. Jakby ten całe podejście takiego typowego amerykańskiego klienta jest znacznie przyjemniejsze dla takiego przedsiębiorcy niż w przypadku działania na rynek polski. Mhm. No tutaj pewnie też będziemy mogli to zobaczyć w komentarzach, bo w Polsce w ogóle podejście do dropshippingu jest takie
też powiedziałbym, no dużo osób ma z tym problem, że to jest w jakiś sposób naciąganie, że po prostu ktoś, nie wiem, kupuje sobie jakiś produkt tanio i sprzedaje go z dużo większym przebiciem, ale to jest ten sam produkt, który mogę sobie kupić na przykład na AliExpress. Co ty myślisz na ten temat? Tak, faktycznie w Polsce gdzieś tam ten klient pod tym względem, można powiedzieć, dla sprzedawcy jest trudniejszy, ponieważ gdzieś tam zawsze zaczyna właśnie wyszukiwać gdzieś tam tańszych tych produktów, tak? Czy tutaj, jeśli zobaczymy jakiś produkt, który jest w internecie, to najczęściej w Polsce szukamy gdzieś tam ewentualnie tego produktu 5 zł taniej, gdzieś indziej o złotówkę taniej, czy gdzieś tam próbujemy na przykład znaleźć najlepszą możliwą ofertę, gdzie w przypadku na przykład Stanów Zjednoczonych jest taki impulse buying, tak? Taki przeciętny amerykański konsument raczej nie rozgląda się po internecie, nie szuka, czy ten produkt będzie o dolara taniej na Amazonie, czy gdzieś jakiś taki odpowiednik amerykańskiego CNO. Gdzieś tam ci klienci bardziej chętnie kupują to od razu, nie szukają. Nawet mogę powiedzieć, że myślę 60-70% w ogóle osób w Ameryce nie wie, czy to jest AliExpress i w ogóle nie słyszało nawet o takiej platformie, gdzie w Polsce no raczej dużo osób gdzieś tam szuka tych produktów tam i woli poczekać właśnie, zamówić sobie bezpośrednio gdzieś z jakichś takich stronek. Natomiast no tutaj trzeba też powiedzieć jasno, że tutaj robiąc ten dropshipping, no na Stanach Zjednoczonych mamy różnych dostawców. Te produkty w mojej strategii, które ja uczę, zawsze są bardzo dobrej jakości. Mamy szybką wysyłkę, więc nie jest to taki, można powiedzieć, przysłowiowy chamski dropshipping, jak było kilka lat temu, czy przez niektórych praktykowane i przez które też często jest taka właśnie zła renoma, że ktoś sprzedaje, nie wiem, zegarki za 2 złote, czy jakieś takie no, badziewne chińskie produkty, które po prostu się psują po dwóch dniach i potem gdzieś tam są chargebacki, są skargi, osoby nie są zadowolone. Ja zawsze, ucząc moich kursantów, czy właśnie na swoich sklepach internetowych działając, stawiam przede wszystkim na jakości, szukam takich dostawców, którzy są w stanie robić dropshipping, mają szybką dostawę i te produkty są naprawdę fajne, których ja osobiście bym używał i często też te produkty sam mam w domu i używam ich codziennie i są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Okej, powiedziałeś, że z jednej strony sprzedaż w Stanach jest łatwiejsza, ponieważ mentalność ludzi jest inna, bardziej impulsywnie robią te zakupy, zobaczą coś w internecie, podoba im się, dobra, zamawiam, nie szukam, nie porównuję, nie analizuję tego aż tak bardzo mocno, tym bardziej, że to są produkty tanie. Tak. Rynek jest większy, więc większy potencjał, ale jeżeli rynek jest większy, no to też jest tam więcej konkurencji, większe koszty reklam. Czy to jest jakaś duża przeszkoda? Zauważasz coś takiego? Dla mnie konkurencja sama w sobie to jest bardzo dobry znak, gdzie zazwyczaj gdzieś tam osoby szukają czegoś takiego, że okej, wchodzę w taki rynek, wchodzę w taką branżę, gdzie nie ma konkurencji, bo to jest nowy, nieodkryty teren. Myślę, że większość tutaj przedsiębiorców, którzy działają, wiedzą już, że działa to w ten sposób, że jeśli jest konkurencja, jeśli ktoś już dany produkt sprzedaje lub działa na tym rynku, to najprościej mówiąc, ten produkt po prostu tam działa, ten biznes tam prosperuje, dlatego tam jest konkurencja. Ten tort, ten rynek amerykański jest na tyle duży, tam jest tak dużo osób, że naprawdę może być mnóstwo sprzedawców, którzy sprzedają ten sam produkt, często podobny, i naprawdę każdy może gdzieś tam znaleźć ten kawałek tortu dla siebie. Są pewne techniki, jak można się właśnie wyróżnić od tej konkurencji, jak ją wyprzedzić, natomiast według mnie jakby tutaj ta sama konkurencja jest dobrym znakiem i warto wtedy w to wchodzić. Tak jak wspomniałeś, oczywiście koszty reklam są wyższe niż w Polsce, jakieś takie CPM-y na Facebooku czy na Instagramie są po prostu za koszty za tak zwane 1000 wyświetleń na reklamach są znacznie wyższe niż w Polsce, natomiast też musimy pamiętać, że po prostu takie dotarcie na przykład do poziomu 1000, 2000, 5000 dolarów sprzedaży na sklepie w Stanach jest bardzo proste, a w momencie, kiedy mamy troszeczkę wyższe koszty tych reklam, to możemy wtedy docierać łatwiej do tych klientów, mamy większą sprzedaż i to się po prostu w odpowiedni sposób kalkuluje. Czym się różni dropshipping od prowadzenia tradycyjnego sklepu internetowego? W momencie, kiedy chcemy zacząć swój sklep internetowy taki tradycyjnym, klasycznym metodzie, no to zazwyczaj wygląda tak, że otworzymy sobie sklep internetowy na jakiejś platformie, no i chcemy sprzedawać tam produkty. Musimy odezwać się do jakiejś hurtowni, do jakiegoś producenta i zamówić te produkty w dużej ilości z góry. Na przykład zazwyczaj jest to minimalna ilość 1000 sztuk, więc oczywiście jeśli zamówimy kilku takich produktów po 1000 sztuk, no to robi się wtedy dosyć duża inwestycja. Potrzebujemy mieć duży kapitał, żeby w ogóle zacząć z tą sprzedażą na klasycznym e-commerce. Potem musimy to wszystko przetransportować do siebie, czy do magazynu, czy do pokoju jakiegoś, do jakiegoś miejsca, z którego będziemy mogli to, w którym będziemy mogli to magazynować.
No i oczywiście potem musimy realizować te zamówienia, pakować, wysyłać te produkty. Jest to całkiem dużo pracy, szczególnie myślę, że osoby, które działają gdzieś tutaj lokalnie i na przykład codziennie pakują paczki, to wiedzą, ile czasu na to idzie przy pakowaniu takich codziennych zamówień, gdzie mogłyby ten czas na przykład poświęcać na rozwój swojego biznesu, czy marketingu, czy po prostu robienia biznesu. Natomiast w modelu dropshippingowym wygląda to troszeczkę inaczej. My znajdujemy takiego producenta, sprzedawcę, hurtownika, który ma ten produkt u siebie na stanie. My ten produkt stawiamy na swój sklep internetowy i wtedy dopiero, gdy ktoś u nas na sklepie internetowym kupi ten produkt, to my dajemy znać, co najczęściej za pomocą jakichś aplikacji lub plików, do tego hurtownika i wtedy ten hurtownik wysyła ten produkt bezpośrednio do tego klienta. Czyli powstaje takie koło, gdzie my jesteśmy, można powiedzieć, takim pośrednikiem, nie do końca lubię tego słowa używać, ale powiedzmy tak dla uproszczenia, że po prostu ten klient kupuje u nas, my potem kupujemy to u tego producenta i producent wysyła to do tego naszego klienta. My zgarniamy wtedy tą marżę, czyli przykładowo, jeśli my kupujemy za $10 jakiś produkt u hurtownika, no to sprzedajemy to za 30 i te $20 jest wtedy do nas, do kieszeni. Czyli osób tak, myślę, błędnie, ma takie błędne przekonanie na temat dropshippingu, że to jest taki prosty biznes, że on działa automatycznie i tutaj po prostu wystarczy sobie postawić jakiś sklep, zintegrować to z hurtownią i ta sprzedaż sobie będzie się kręcić. Ja nic nie muszę przy tym robić, no bo w końcu przecież to kto inny wysyła. Mhm. I jest to piękny, prosty, przyjemny biznes. Jak to wygląda w rzeczywistości? No bo ja gdzieś tam już jak trochę liznąłem tej branży internetowej i wiem, ile pracy wymaga marketing. I czym głównie musi zajmować się ta osoba związana z dropshippingiem? Tak, no tutaj niestety bardzo dużo osób patrzy na tę sprzedaż internetową, na dropshipping, na to, że to jest po prostu model biznesowy, gdzie możemy wejść i po miesiącu czasu zarabiać miliony, gdzieś tam pierwsza sprzedaż, to już wybieramy kolor naszego Lamborghini, prawda? No niestety tak to nie działa, musimy troszeczkę pracy w to włożyć, przede wszystkim, no tak jak wspomniałeś, konkurencja jest duża, także dużo sprzedawców sprzedaje często podobne produkty, więc my musimy się przede wszystkim w jakiś sposób wyróżnić. Musimy włożyć troszeczkę czasu i pracy w to, żeby zrobić odpowiednie kreacje marketingowe, żeby nasz sklep wyglądał ciekawie, żeby się wyróżniał właśnie na tle innych sklepów, no bo niestety niektórzy potrafią po prostu skopiować opis zdjęcia od hurtownika na swój sklep, no i potem się dziwią, że no nie ma tej sprzedaży, tak? Też w takim klasycznym e-commerce, czy to w dropshippingu, czy właśnie w sprzedaży online, ale na własnym sklepie internetowym, my musimy też pozyskiwać klientów. Nikt się nie dowie tak naprawdę w naszym sklepie internetowym, jeśli my nie będziemy robili marketingu, tak? Czyli musimy się reklamować na Facebooku, na Instagramie. Ostatnio TikTok jest bardzo taką ciekawą platformą, gdzie dużo sprzedawców się reklamuje. Współpraca z influencerami. Te wszystkie rzeczy trzeba opanować, dogadać się właśnie na przykład z takimi influencerami, czy same takie platformy typu Facebook są też w pewien sposób zaawansowane i jednak robienie tych reklam też wymaga trochę czasu i umiejętności. Czyli ja bym tutaj powiedział, że prowadzenie sklepu w modelu dropshippingu czy prowadzenie tradycyjnego sklepu internetowego, to jest bardzo podobny biznes, tylko jedyne, co nam odchodzi w dropshippingu, to to, że nie musimy się zajmować całą logistyką, że to idzie od kogo innego, ale całą tą pracę i w ten sam sposób musimy o tym myśleć, że to jest po prostu biznes polegający bardziej na prowadzeniu sklepu internetowego, a nie jakieś magiczne metody na zarabianie dużych pieniędzy. Jak oglądam sobie te liczby tutaj, na przykład 180 tysięcy złotych zysku w najlepszym miesiącu na dropshippingu, tutaj 90 tysięcy złotych zysku miesięcznie, tak jak tutaj pokazywałeś, od zera do miliona w 80 dni. Bardzo dobre wyniki wykręcasz na tym dropshippingu, ale robisz też kurs. No i tutaj część osób mogłaby zarzucić, dlaczego w takim razie robisz kurs, skoro mógłbyś skupić się tylko na tym dropshippingu i zarabiać na tym dobre pieniądze. Jak ty do tego podchodzisz? Przede wszystkim, jak ja zaczynałem w 2018 roku w ogóle interesować się sprzedażą online, z biznesem i gdzieś tam szukałem tej swojej ścieżki, że tak powiem, na rynku i zawsze chciałem robić biznes, zawsze mi się to podobało, ale nie do końca wiedziałem, w którą stronę iść. Gdzieś tam próbowałem jakiś crowdfunding robić, próbowałem gdzieś tam iść w inwestowanie, w forexy, tego typu rzeczy. Natomiast trafiłem na e-commerce, trafiłem na dropshipping i zacząłem się w tym kierunku iść. Natomiast na rynku polskim, no, z małymi wyjątkami naprawdę nie było nikogo, kogo można byłoby posłuchać, kto by mógł na ten temat coś powiedzieć, nauczyć, więc ja całą moją wiedzę zawsze czerpałem z zagranicy, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii, od różnych ekspertów. No i potem w momencie, kiedy zacząłem osiągać jakieś wyniki, tak jak wspomniałeś, tam 180 tysięcy złotych w najlepszym miesiącu,
to po prostu postanowiłem się w jakiś sposób podzielić tymi doświadczeniami, tymi moimi przemyśleniami, też może troszeczkę zainspirować osobę, więc postanowiłem stworzyć kanał na YouTubie. I na moim kanale na YouTubie pokazywałem, jak to działa, jak ja robię moje sklepy internetowe, jak to w ogóle ugryźć. No i w pewnym momencie zacząłem dostawać bardzo dużo wiadomości od różnych osób, że Dawid, super content, podoba nam się to, co robisz, czy też masz jakieś szkolenie, czy masz jakiś kurs, chętnie bym coś takiego kupił, chętnie bym wszedł też również w ten biznes. No i tak pomyślałem, że można byłoby w fajny sposób przekazać tą całą wiedzę, ten całe doświadczenie na podstawie tych 4 lat w sumie w tym biznesie i pokazania, że to naprawdę jest ciekawy biznes, że można na tym fajne pieniądze zarobić. Zawsze podkreślam, że nie jest to biznes, w którym zarobimy 1 000 000 złotych w pierwszy miesiąc. Jeśli nie wiemy, co robimy, musimy mieć jakieś, że tak powiem, struktury, schematy, musimy wiedzieć, co robić, w jaki sposób te reklamy postawić, żeby to było tak, jak powinno, żeby to działało. I wtedy ma to sens i wtedy możemy fajne wyniki finansowe osiągać. Więc po prostu postanowiłem stworzyć taki kurs, nauczyć osoby chętne tego tematu. Dodatkowo też samo występowanie nawet takich wywiadach jak tutaj z tobą, czy tworzenie tak zwanej marki osobistej, też bardzo dużo sposób otwiera różne współpracę, różne możliwości. Bardzo dużo osób do mnie pisało przez ostatni rok, dwa, odkąd działam właśnie na YouTubie, odnośnie różnych współprac, odnośnie różnych ciekawych projektów. Więc naprawdę można w niesamowity sposób poznać ciekawych ludzi i też sam poznałem wielu biznesmenów, którzy działają w podobny sposób albo też w dropshippingu, ale troszeczkę innych schematach i też mogłem pewne na przykład rzeczy do siebie wdrożyć, co mi bardzo pomogło. Mhm. Wiem, że gdybyśmy chcieli tutaj przerobić cały ten dropshipping i jakbym chciał Cię zapytać o wszystko, co mnie tutaj interesuje, to musielibyśmy rozmawiać przez kilka godzin. Dlatego jeżeli ktoś jest tym szerzej zainteresowany, głębiej właściwie, no to odsyłamy do kursu, podlinkujemy go w opisie tego filmu. Jest też kod rabatowy dla widzów, kod biznes od początku. Tak jest. 200 zł zniżki. 200 zł dla wszystkich osób. Jeżeli ktoś chciałby, zapraszamy do kursu. A teraz, no niestety siłą rzeczy, że ten wywiad musi być w miarę krótki, przejdziemy przez pewne poszczególne tematy dosyć ogólnie. Pierwsza sprawa, produkt. Co sprzedawać, jak znaleźć odpowiedni produkt do sprzedaży i czy na początku, w którą stronę ja powinienem iść, czy ja powinienem budować sklep internetowy w jakiejś branży, gdzie tych produktów będzie bardzo dużo, czy powinienem się skupić na, nie wiem, na przykład na sklepie z jednym produktem, czy może z jakąś małą ilością produktów, jak do tego podejść? No to zacznijmy może od produktu samego w sobie, jakie on powinien posiadać cechy, żeby w ogóle miał sens jakby bycia zyskownym, żeby można było go według mnie, według tego mojego modelu biznesowego, żeby miał prawo działać. Przede wszystkim powinien mieć efekt wow, taki być w jakiś sposób unikalny, ponieważ my zazwyczaj właśnie będziemy chcieli korzystać na takim psychologicznym aspekcie, czyli impulse buying, impulsywne zakupy, więc na początku pokazując ten produkt na reklamie, musi być on na tyle ciekawy, żeby klient był chętny wejść w reklamę i ewentualnie w ogóle zobaczyć, jaką mamy ofertę. Jeśli my będziemy sprzedawali ramki do zdjęć czy firanki, no raczej nie przestawimy tego, o ile te firanki nie będą się świeciły i tańczyły na oknie, no to raczej tego nie będziemy w stanie gdzieś tam w ciekawy sposób zaprezentować. Więc przede wszystkim jest to właśnie efekt wow, efekt... Od razu Ci wejdę. Czyli na przykład nie sprzedajemy zwykłych doniczek, tylko na przykład doniczka z funkcją automatycznego podlewania tego kwiatka. Na przykład, tak. Coś takiego. Powinno to być przede pierwsza rzecz. Coś nietypowego, jakiś efekt wow. Druga rzecz, według mnie nie powinny być te produkty dostępne ogólnie w sklepach, w jakiś Tesco, w jakimś Walmartie w Ameryce i tego typu miejscach, ponieważ przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć, dlaczego ktoś miałby kupić na naszym sklepie internetowym dany produkt, skoro ta osoba może go kupić będąc na przykład gdzieś w kasie, w Tesco i po prostu przejdzie i wjada do jakiegoś innego regału i sobie może to kupić bardzo szybko w jeden dzień. Tak? Więc przede wszystkim te produkty powinny być unikalne, ciekawe, niedostępne w sklepach. Dobrze by było, żeby też rozwiązywały jakiś problem. Wiemy też, że jeśli ktoś ma jakiś problem, czy to na przykład ostatnio robiłem ciekawą analizę produktu do bólu nadgarstka, czyli w momencie, kiedy ktoś dużo pracuje w ciągu dnia i cały czas obsługuje myszkę, obsługuje touchpad, to są pewne bóle nadgarstka i ja osobiście też zacząłem widzieć, że u mnie takie coś występuje. No to produkt, gdzie mamy na przykład podkładkę pod nadgarstek, która w jakiś sposób to usztywnia ten nadgarstek i sprawia, że mamy lepszą pozycję tego nadgarstka, to jest produkt już, który nam rozwiązuje jakiś problem w
więc już jest, że tak powiem, dodatkowa zaleta, że ktoś może być chętny, żeby właśnie go kupić u nas na sklepie internetowym. Kolejna rzecz to jest marża. Według mnie taki 15-20 dolarów to jest taka optymalna marża na początku. Na pewno nie chcemy sprzedawać nic poniżej tej marży, ponieważ koszty reklam, tak jak wspomniałeś wcześniej, w Ameryce są dosyć wysokie, więc może być tak, że po prostu nawet będziemy mieli dużo sprzedaży, ale nie będziemy zarabiać pieniędzy, ponieważ wszystko będzie szło na koszty marketingu, więc tego na pewno nie chcemy. Powiedziałeś o marży 15-20 dolarów, ale ile powinien kosztować ten produkt? Czy ty uderzasz, nie wiem, na przykład produkt za 2 dolary plus 15 dolarów marży, nie. Czy to jest bardziej jak to podzielić? Taki złoty pułap według mnie to jest od 30 do 50 dolarów, cena produktu już, który sprzedajemy. Więc przykładowo możemy sobie kupić produkt od sprzedawcy za 10 dolarów i sprzedajemy go za 30, mamy ten 20 dolarów narzutu na tym. I to jest już taki dobry poziom, w którym możemy zarabiać, możemy być zyskowni, a też ten próg, te 30-40 dolarów, to nie jest wciąż na tyle dużo, żeby ktoś musiał porozmawiać z żoną, przemyśleć to i wypisać za i przeciw, czy w ogóle mogę sobie ten produkt kupić, czy też nie. No i kolejna cecha takiego produktu to są produkty hobbystyczne lub produkty dla, tak jak ja to mówię, dla zaangażowanej grupy odbiorców, czyli przykładowo właściciele psów, kotów. To są osoby, które bardzo często wydadzą całkiem, można powiedzieć, nawet ostatnie pieniądze na to, żeby kupić jakieś ciekawe zabawki dla tego zwierzaka, czy jakiś nowy gadżet, czy jakąś taką rzecz. Ja osobiście na przykład bardzo lubię narciarstwo, więc jeśli na przykład bym zobaczył jakąś reklamę, dajmy na to jakiejś ciekawej kurtki, która, nie wiem, ma, dajmy na to wbudowane powerbanka do telefonu, albo jest jakaś ogrzewająca, albo coś daje jakiś efekt czegoś ciekawego, czy kask, czy jakąkolwiek inną rzecz, akcesorium, które możemy kupić na przykład dla narciarza, no to prawdopodobnie chętnie bym taki produkt kupił. Kolejna sprawa, wspominałeś, gdzie takich produktów szukać. Ja najczęściej szukam takich produktów na bibliotekach reklam. Mam na przykład, reklamując się na Facebooku, mamy coś takiego jak biblioteka Facebooka i tam mamy zbiór wszystkich reklam, które są aktualnie puszczone na danym rynku pod daną frazą. Więc możemy sobie wpisać różne frazy, na przykład kup teraz, albo wyprzedaż, czy Black Friday, różnego typu frazy możemy wpisywać i wyskoczą nam wszystkie na przykład reklamy w Ameryce, które w danym momencie są aktywne. I możemy na przykład zobaczyć, czy jakiś produkt nas zainteresuje. Tak jak ci wspomniałem wcześniej, jeśli jakiś produkt już się sprzedaje, jeśli jest konkurencja, to jest to dobry znak, że można w ten rynek wchodzić i warto gdzieś tam pomyśleć, czy nie zacząć tego sprzedawać. Również możemy takie coś robić na TikToku. No, tych sposobów szukania produktów jest naprawdę dużo. Tak jak wspomniałeś, no nie będziemy w stanie wszystkiego mówić. No, w moim kursie jest tych sposobów naprawdę, naprawdę dużo. Kolejna rzecz. Jak obszerny ten sklep powinien być? Mhm. Czyli czy bardzo duża ilość produktów, wężej, jak to robić? Ja zazwyczaj stawiam na sklepy albo jednoproduktowe, albo sklepy niszowe. Dla początkujących osób zawsze zalecam sklepy niszowe, czyli na przykład w danej kategorii, tak jak wspomniałem, czy na przykład produkty dla zwierzaków, dla kotów, dla psów, czy jakieś takie narciarstwo, czy jeśli ktoś na przykład chce wejść w dział fitness, no to takie najbardziej może taką niszę uderzyć i wtedy w tej niszy możemy sobie różne produkty testować, sprawdzać, co najlepiej działa, co być może nie jest zyskowne, co jest zyskowne, możemy sobie tymi produktami rotować i wtedy jak znajdziemy takiego zwycięzcę, taki produkt, który jest dosyć dobry, zyskowny, no to wtedy możemy coraz więcej tam budżetu ładować na reklamę i wtedy to nam się fajnie zwraca. Ja raczej nie jestem fanem dużych sklepów, gdzie mamy asortyment wszelaki, ponieważ wtedy zaczynamy konkurować tak naprawdę z sklepami typu Allegro, Amazon, gdzie jest wszystko, więc czemu ktoś miałby kupić u nas, skoro może wejść na Allegro i tam jest 10, 20, 50 różnych produktów z różnych kategorii, tu jakiś home decor, tutaj, nie wiem, coś do samochodu, tam gdzieś jakieś, nie wiem, do fitnessu i faktycznie to nie ma sensu. A jak mamy sprecyzowany sklep niszowy, który jest obrandowany, który ma właśnie ciekawe logo, które jest sfokusowane w danym temacie, to też klient, wchodząc na taki sklep internetowy, wie też, że ten sklep się w tym specjalizuje, więc te produkty będą też bardziej dopasowane do tego właśnie klienta. Skąd brać takie produkty? Bo jedna rzecz to wyszukiwanie produktów, analiza, co się może sprzedawać, a teraz gdzie ja mam znaleźć producentów, czy to są hurtownie, czy na przykład kupować to na AliExpress, co ty polecasz? Najpopularniejszą, najczęstszą taką hurtownią, która jest dostępna praktycznie do każdego, jest oczywiście AliExpress. Na pewno myślę, że tutaj osoby oglądające słyszały i to jest taki klasyczny dropshipping, gdzie możemy te produkty znaleźć na AliExpress. Natomiast chciałbym tutaj zaznaczyć, że
często mam takie podejście do tego AliExpress, że tam są faktycznie takie najgorszej możliwej jakości produkty. Natomiast musimy pamiętać tego, że w Chinach produkcja jest na naprawdę bardzo, bardzo zaawansowanym poziomie. I to, że na przykład jakiś produkt czasami na AliExpress będzie troszeczkę gorszej jakości, albo powiedzmy nie będzie jakiś tam idealny, to nie znaczy, że ten producent nie jest w stanie wyprodukować tego produktu w znacznie lepszej jakości. Oni zazwyczaj wrzucają na rynek jeden, dwa produkty, na przykład na jakimś listingu i po tym momencie, kiedy się dogadamy z takim sprzedawcą, to my możemy robić naprawdę z tym produktem cuda. Możemy zmieniać opakowania, kolory, warianty, możemy go modyfikować dowolnie jak chcemy. Oczywiście czasami będzie to wymagało gdzieś tam zainwestowania większej ilości gotówki, żeby na przykład zamówić troszeczkę towaru albo dogadać się z agentem. No tutaj są już różne metody, jak to zrobić, żeby wejść na wyższą skalę. Natomiast możemy naprawdę fajne produkty sprzedawać i je modyfikować w taki sposób, żeby to nie było takie też ogólnodostępne, tak że każdy może sprzedawać ten sam produkt. No to w przypadku tradycyjnego e-commerce'u, gdzie ja zamawiam od producenta większą ilość towaru, no to tak najbardziej jest realne. No ale w przypadku dropshippingu, gdzie idea jest taka, że to właśnie gdzieś tam ten producent czy jakaś hurtownia ma to wysyłać, jak to funkcjonuje? No właśnie sęk w tym jest taki, że e-commerce, dropshipping się bardzo rozwija. Na przestrzeni ostatnich lat naprawdę to poszło bardzo do przodu, więc przykładowo ja mam swojego sprzedawcę, którego znalazłem też na AliExpress, gdzie mam wysyłkę do Stanów Zjednoczonych z Stanów Zjednoczonych, mają magazyny rozmieszczone w Stanach Zjednoczonych, gdzie przesyłka trwa około 7 dni, więc na pewno nie jest to tak, jak niektórzy myślą 2-3 miesiące, jak za jakimś tam ostatnimi czasy, jakieś czasami nie było. Mam też również swoje pakowanie, mam swoje kolorystykę tego produktu, więc jestem w stanie się z tym sprzedawcą na tyle dobrze dogadać, że on może modyfikować te produkty dla mnie. Nie jest to tak, nie jest to zrobione w ten sposób, że każdy ma ten sam produkt i gdzieś tam tylko korzystamy z tego hurtownika. Super, a korzystasz też z takich ogólnodostępnych hurtowni dropshippingowych? Bo tutaj no, wiem, że coś takiego istnieje, ale tutaj od razu jest jakaś taka moja wątpliwość, że no, wszyscy mają dostęp do tych hurtowni, gdzie są te same produkty, wszyscy robią tak samo, więc czy z tego też korzystasz? Ja zawsze zaczynałem z AliExpress jako taki pierwszy punkt wyjścia. Później przechodziłem właśnie na przykład na Alibabę w momencie, kiedy zamawiałem czy to większy towar, czy gdzieś tam dogadując się z agentami. Natomiast takie ogólnodostępne hurtownie, gdzie jakby sama hurtownia ma tylko i wyłącznie produkty, a nie są producentami, ja osobiście nie korzystałem z takich rozwiązań. Zawsze gdzieś tam bezpośrednio z tym producentem. Liźniemy trochę tematu marketingu, bo jest to bardzo ważny temat. Mhm. Bardzo ważne jest, żeby to wypromować i sprzedać. Więc no, tutaj znowu mamy dużo narzędzi. Co polecasz, jeżeli ktoś dopiero zaczyna w dropshippingu, od czego zacząć, jeżeli chodzi o dotarcie do klientów? Czy to mają być reklamy na Facebooku, jakieś Google, współpracę z influencerami? Co tutaj najlepiej? No mamy dużo różnych metod pozyskiwania ruchu, czyli właśnie osób, klientów. Natomiast ja jestem największym fanem Facebook Ads oraz Instagram Ads. Też to przede wszystkim pokazuję w moim kursie, jak to wszystko powinno wyglądać, więc i ja zalecam, żeby stworzyć swoją reklamę wideo. Bardzo ważne jest, żeby to było wideo, a nie grafika, ponieważ jakby też wiemy, że w tym momencie w internecie około 70-80% treści to jest właśnie wideo, więc w momencie, kiedy robimy marketing, nie robimy zwykłego zdjęcia tego produktu, dajemy u góry wyprzedaż i czekamy, aż po prostu pieniądze będą leciały z nieba. Musimy zrobić fajną kreację, musimy zrobić dobre wideo. Najlepiej, żeby było to wideo w pionie, ponieważ będziemy docierać do klientów na mobile, czyli użytkownicy najczęściej są właśnie na Instagramie, na Facebooku, na telefonach, więc to jest bardzo ważne. Chcemy zrobić ciekawą kreację, możemy to zlecić, możemy sami to telefonem nakręcić. Ja osobiście zawsze swoje kreacje robię telefonem samemu i jakby nie ma potrzeby gdzieś tutaj inwestowania nie wiadomo jakich pieniędzy w profesjonalne studio czy fotografów i tak dalej. Oczywiście można też iść na przykład w stronę influencerów czy tak zwane Instagram shoutouts, że są takie niszowe stronki, gdzie możemy zapłacić za taki post na tej stronie. Oczywiście tutaj już jest kwestia tego, kto w jaki sposób woli podchodzić do tego marketingu. Możemy łączyć też różne rodzaje, także jest całkiem sporo możliwości. Okej, Dawid, powiedz, gdzie możemy Cię znaleźć i gdzie znajdziemy kurs? Możecie mnie znaleźć na YouTubie pod hasłem ecomway, również na Instagramie. Kurs nazywa się ecomway Academy, także pod tymi nazwami można mnie szukać. Super, wielkie dzięki za dzisiaj. Dziękuję pięknie.